Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy kolejny raz w nowym gronie, a właściwie wcale nie takim nowym, bo już byliśmy razem ze sobą. Pozdrówcie razem ze mną gorąco Monikę Burzyńską. Witaj, Monisia. Witajcie serdecznie, witaj Zygi. No my już się parę ładnych lat znamy i się bardzo lubimy. Bardzo się lubimy. Przed chwilą mamy za sobą taką wstępną rozmowę. Ty, Kasia i ja porozmawialiśmy sobie o tym i o owym. Nawet parę razy próbowaliśmy tutaj uruchomić sprzęt, jakby troszeczkę nas tu w konia robił, jakbyśmy mieli nawet nie nagrywać, ale często tak bywa. Ta elektronika, ona jest taka złośliwa, my wiemy. Ona jest bardzo wrażliwa, Zygi, na energię i im wyższa jest energia, to prawie zawsze wtedy połączenia siada albo komputer wariuje, ale od czego ma się przyjaciół? Tak, Przyjaciele tutaj. razem dadzą radę zawsze. Tak, tutaj przed komputerem Kasia też się śmieje, że właśnie tak to jest, bo to mamy bardzo często. No, ale niemniej jednak udało nam się to odpalić. Ja tutaj obłożyłem się sprzętem, bo nagrywam z laptopa, który nie używam, a ten mój stary dziadek, którego miałem też i u ciebie, jak cię odwiedziłem ostatnio, to już wysłużył chyba. Lecimy po prostu z materiałem, a właściwie dlatego, ponieważ jestem przeszczęśliwy, że będziesz naszą prelegentką na siódmej Enklawie Światła, która będzie niedaleko Warszawy, w Łysakowie nad Ciechanowem. Jestem przeszczęśliwy z tego powodu, że przyjąłeś 4 zaproszenie. listopada w sobotę. Czyż enklawa 2 dni będzie trwała, prawda? 4 i 5 listopada. Tak jest, ty będziesz którego? W sobotę o 12 jest mój wykład, ale o tym powiemy na koniec, bo Zygi przygotował z Kasią bardzo ciekawe pytania, o których sobie porozmawiamy i mam nadzieję, że temat Was również zainteresuje. Tak, tematy są wszystkie bardzo ważne i wszystkie niesamowicie przez ciebie, no tak zgłębione. A dlatego, że ja się tą tematyką też zajmuję, za każdym razem jak oglądamy Twój program, to w pewnym momencie musimy przystopować i porozmawiać na ten temat, zanim to wszystko leci dalej. I właśnie mam tutaj parę pytań odnośnie Twoich wcześniejszych wykładów, o których wspominałaś i są aktualne na dzień dzisiejszy. I tak jednym z takich tematów jest, przeczytam pytanie, że tak wiele związków się rozpada w obecnych czasach i kiedyś właśnie opowiadałaś w jednym z webinarów na temat tego, że trzeba odpowiednio budować relacje albo związek, w który się wchodzi. I często jest tak, że młodzi jeszcze dobrze się nie zaczął pierwszy randewu, a oni już leżą wyżej i najprawdopodobniej z tego nic nie będzie, bo relacja budowana jest na poziomie tych najniższych czakr, czyli korzenia i sakralnej. Jak to się ma do rzeczywistości? Absolutnie, tak jak mówisz, to się ma bardzo, bardzo dużo do rzeczywistości. Wiesz co, ale żeby tak rozwinąć ten temat, to użyję troszeczkę zwyczajów z innej kultury, bo jak wiesz, ja teraz bardzo często jeżdżę z grupami do Egiptu i tą kulturę Egiptu poznaję. I mimo, że to jest kultura muzułmańska, ja nie będę chwalić islamu tutaj, tylko chcę pokazać jeden taki fakt. W Egipcie jest tak, że przed ślubem narzeczony nawet nie może pocałować panny młodej. Absolutnie, że po prostu jak są randki, to się tylko grzecznie spotykają przy świadkach. I zawsze jest absolutnie takie przekonanie, że jeżeli dojdzie do seksu przed ślubem, ja wiem, że może to brzmieć teraz jakiś czarnogród, tak? Kiedy my mamy taki świat seksualną, bardzo mocną kulturę, tak? Że wszyscy myślą, że najpierw muszą się wypróbować, żeby tam sprawdzić. Powiem wam jedno. Jako lekarz, tam zawsze będzie pasować. Naprawdę, jak się ludzie kochają, to zawsze będzie pasować i ostatecznie to dopasowanie będzie naprawdę dobre. Natomiast
co jest bardzo ważne i dlaczego te związki się rozpadają. Zanim powiem o tym, co żeśmy rozmawiali, czyli od którego centrum należy się połączyć, tak? Bo nie należy iść od dołu, tylko połączenie ma być od górnych centrów energetycznych, za chwilę o tym powiemy, ale przede wszystkim trzeba zobaczyć, czy ludzie są ze sobą kompatybilni, ale właśnie nie na poziomie organów ciała, fizyczności. Oczywiście, że jest tak, że mężczyźni są wzrokowcami i jakby te wszystkie kształty to jest taka główna rzecz, która zahacza w ogóle uwagę mężczyzny o kobietę, ale same kształty absolutnie nie wystarczą do tego, żeby budować miłości. To musi być kompatybilność, coraz większą na tym, bo wcześniej myślałam, że to ma być kompatybilność na poziomie ducha, a teraz im bardziej jestem doświadczonym psychologiem, bo ja już jako psycholog ponad 20 lat pracuję tak naprawdę, już wiele przypadków przepracowałam i zbadałam. Przede wszystkim to musi być kompatybilność w energii, bo ludzie nawet mogą uważać podobnie, mieć podobne poglądy, czyli na poziomie intelektu i ducha być kompatybilni, ale jeżeli jedno ma ADHD, a drugie by tylko się działo, to to jest pierwsza rzecz, która rozwala relacje. To relacja długo nie pociągnie, jeżeli ludzie są różni na poziomie energetycznym. Więc to jest taka pierwsza rzecz. A jeszcze jedno, wybaczcie mój chaos, ale jesteście pewnie przyzwyczajeni do tego, że ja mam wiele myśli naraz i potrzebuję je wyrazić. Jeszcze jest bardzo ważne, że na początku relacji ludzie nie widzą siebie, w ogóle nie widzą siebie. To jest tylko czysta projekcja, kiedy jest zakochanie. Nawet parę lat temu, jakieś 5 czy 7, stan zakochania, słuchajcie, został zakwalifikowany jako zaburzenie psychiczne. Został zapisany w tym American 5 DSM, to jest diagnostyka chorób psychicznych. Już nie pamiętam, jaki to jest numerek, ale że jest to zaburzenie psychiczne polegające no, przede wszystkim na porządnej wadzie wzroku, wadzie słuchu, wadzie w ogóle percepcji rzeczywistości. Ponieważ kiedy zakochuję się w tobie, oczywiście nie ja w Zygim, bo Zygi jest absolutnie zajęty, Kasieńka jest jego miłością życia, ja to jako przykład tylko wykładowy używam, więc jeżeli zakochuję się w tobie, to ja nie widzę ciebie nie widzę w ogóle i nawet mnie to nie obchodzi, jaki ty jesteś, tylko ja na tobie wyświetlam swój ideał księciunia. Swojego wymarzonego mężusia, przyszłego oczywiście, a ty zakochując się we mnie, znaczy no w Kasi, tak? To ty też na początku człowiek nie widzi tej kobiety, tylko swój ideał, który tam sobie wyświetla i tak jak uczą mnie na mojej psychologii, bo teraz robię podyplomową psychologię jeszcze, całe życie się uczę, to ten okres nazywa się, fajnie z rosyjskiego to się nazywa konfietno-bukietny, czyli cukierkowo-kwiatowy, ale tak naprawdę to jest narcystyczny okres. Zakochanie jest narcystycznym okresem, bo nie obchodzisz mnie ty. Mnie tylko obchodzi, żebyś ty mi sobą robił dobrze. Psychicznie, fizycznie, żebyś moje emocje zaspokajał. Ja jestem szczęśliwa, tak ten. I dopiero jak ten okres narcystyczny zakochania mija, z hormonami jest to związane, bo ten narcystyczny okres wiąże się z tym, że w naszym mózgu wydziela się cała kaskada hormonów, katecholaminy, endorfiny, bardzo duży poziom serotoniny, bardzo wysoki poziom dopaminy i testosteronu, który powoduje, że jesteśmy podnieceni sobą nawzajem i to nakłada takie klapki, nawet nie tak jak dorożkarskiemu koniowi, tylko po prostu takie klapki, że ja ciebie nie widzę, ty nie widzisz mnie. I tak ze sobą udajemy, tak jakby, to tak jakbym ci, nie wiem, na twarz przyczepiła zdjęcie jakiejś gwiazdy Hollywood i sobie wyobrażała, że ja z bratem Pittem chodzę, coś takiego, to można do tego porównać. I dopiero okres półrozpadu wszystkich tych hormonów trwa mniej więcej pół roku i dopiero jak te hormony nam się tak rozpadną, to ja dopiero jestem w stanie zobaczyć ciebie, prawdziwego ciebie i wtedy jest, o, zmieniłaś się. Nie jesteś taka jak na początku, już nie jesteś taka fajna. I dopiero w psychologii jest tak, że jeżeli ludzie przeżyją ten kryzys pierwszy,
to dopiero wtedy są w stanie zobaczyć siebie naprawdę i zobaczyć, z kim oni wchodzą w związek. I ten kryzys po mniej więcej roku czasu, po 8 miesiącach zawsze występuje. Wtedy nie należy się za bardzo rozstawać, tylko spróbować ten kryzys przeżyć. Ja kiedyś myślałam właśnie jako psycholog, o, nieszczęśliwa jesteś, rozstawaj się. A teraz wiem, że kryzysy są najnormalniej wpisane w cykle życia związku i tak naprawdę dopiero po paru miesiącach my jesteśmy w stanie fizycznie i psychicznie zobaczyć, z kim nas los połączył. I wtedy jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, czy my jesteśmy kompatybilni energetycznie, czy my lubimy to samo, czy ty masz taki sam poziom energii jak ja, czy też ty będziesz siedział na kanapie, a ja będę latać po świecie. To nie wyjdzie. Nawet jeżeli to w to samo wierzymy, to nie wyjdzie. Więc poziom energii, punkt pierwszy. Drugi. I tutaj już nawiązanie do tego webinaru, o którym rozmawiamy, może link do niego nam się uda wrzucić pod tym nagraniem, czyli jakie związki tworzą się na wysokości poszczególnych czakr, naszych centr energetycznych. Według tej głównej wiedzy jest ich 7 i zazwyczaj ludzie, tak zwyczajowo w naszej kulturze, myślą, że to te podniecenie, jak ty mi się podobasz, kręcisz mnie, to jest coś, co powinno jakby nam zaskoczyć. Chemia jest między nami i wtedy tworzy się związek. Jak człowiek tak myśli, to wtedy związki tworzą się, tak jak sam powiedziałeś na początku, na poziomie dolnych naszych czakr, czyli ja stanę przed kamerką, to jest tutaj, na wysokości naszego krocza i na wysokości naszej kości łonowej, czakry naszej korzenia i czakry seksualnej, swadhisztany. Jeżeli związki na tym poziomie są tworzone, to będzie człowiek miał 9,5 tygodnia. Starsi widzowie wiedzą, co to za film. 9,5 tygodnia. Będą szczęśliwe mieć życie wciowe przez jakiś czas, a potem to się znudzi. Wcześniej czy później to się znudzi. To już nie jest coś, co haczy ludzi, i wtedy nagle okazuje się, że nie ma o czym porozmawiać, nie ma wspólnych tematów, nie ma tego kleju, który by łączył. I zawsze w dawnych kulturach coś takiego robiono. I słuchajcie, kochani, u Zygiego i u Kasi właśnie dowiedziałam się przed tym nagraniem, że dokładnie coś takiego było, ale powiem, jak to w dawnych kulturach było, że chłopak się zakochiwał, bo dziewczyna się zakochiwała. Było te takie przeciążenie energetyczne, że ach, fajny, o, cudowna moja, ty miłości. I wiem, że tak było w kulturze wedyjskiej w Indiach, wiem, że tak było w Afryce, na pewno tak było na Wyspach Wielkanocnych i w kulturze tam, gdzie są kahuni, że po zakochaniu Hawaje. mężczyznę tak, Hawaje, wysyłano z misją. Masz iść w busz, w dżunglę. I przez jakiś czas ci kochankowie się nie widzieli w ogóle. I on tam musiał jak męskość swoją udowadniać, albo zdobyć jajo smoka, róg jednorożca. Jakąś misję miał mężczyzna. I dopiero po jakimś czasie, i u Kasi, i u Zygiego, słuchajcie, kochani, dokładnie tak samo było, że oni się w sobie zakochali, ale mieli pomiędzy sobą cielesną, fizyczną odległość, która była większa od długości. Można to nazwać. I dzięki temu ci wspaniali ludzie mogli nie najpierw zrealizować swoje połączenie na fizycznym poziomie, tylko zacząć od połączenia na poziomie ducha, na poziomie świadomości. I kiedy tak się zaczyna związek, czyli nie od dolnych czakr, nie od pupci, tylko od naszego ducha, od naszej świadomości, czyli że ja poznaję ciebie, kim ty jesteś, co ty myślisz, co ty czujesz, jakie masz przekonania, jakie masz wierzenia. I jeżeli ja się zachwycam tym, to jest wspólne ze mną, to wtedy połączenie następuje na poziomie tych czakr wyższych. Jak ja się tobą zachwycę, tak jak Kasia się tobą zachwyciła, właśnie na poziomie intelektu twojego, na poziomie ducha, co ty sobą prezentujesz jako osobowość, wtedy otwiera się moje serce. Otwiera się moje serce, wtedy jest połączenie uczuciem. Tak, po zahaczeniu intelektem, duchem jest połączenie uczuciem. I kiedy powstaje między nami połączenie uczuciem,
ten energetyczny most. O tym sobie też będziemy mówić, bo zdradziliście mi pytania, jakie są następne. I po tym połączeniu uczuciem, dopiero wtedy można przejść do połączenia fizycznego. I jak kliknie tu, kliknie tutaj na poziomie tego centrum, i to nawet już nie używając samego języka czakr, tu według taoizmu jest nasze wyższe dantian, najwyższy ośrodek, w sercu jest środkowy dantian, i potem w brzuszku jest nasze dolny dantian. Jak kliknie tu, klik, i dopiero na dole nam kliknie jako konsekwencja naszego połączenia tu. Wtedy związek się uda. Jak zrobimy odwrotnie, on się bardzo szybko wypali i ludzie przeważnie na tym kryzysie po roku czasu, po 2 latach nie są już w stanie ze sobą wytrzymać. Ma to też związek, Monika, z kierunkiem przepływu energii, no bo energia wchodzi przez czakrę korony i spływa po tym pionie aż do dołu. A jak to się buduje od dołu, to jest jakby naprzeciw nurtowi rzeki. Jest To znaczy, coś. a mogę delikatną poprawkę, bo teraz mówisz o męskiej energetyce. U mężczyzn rzeczywiście Zygi tak jest, absolutnie. I sporo książek, jak opisuje tę wiedzę, to opisuje właśnie męską energetykę. I rzeczywiście u mężczyzny jest tak, że energia wchodzi mu przez czakrę korony i napełnia jego szuszumnę i wzmacnia całą męską energetykę. U nas, u kobiet jest odwrotnie. My, dlatego sukienki, Tak, bo u no nas właśnie. od ziemi idzie przez jakby te przepływy, bo są w naszym kanale centralnym, Szuszumie, są dwa potoki energii. Jeden od dołu do góry, jeden od góry do dołu. I u mężczyzn jest właśnie tak, że główne te zasilanie, dlatego wy jesteście tacy mądrzy, zwłaszcza jak macie z Bogiem połączenie, to mężczyzna z otwartą sahasrarą, czakrą korony, jest przedstawicielem Boga na ziemi. Je, tak jakby Bóg przez niego mówił. Jest mądry mężczyzna, tak jak u Zygiego. On absolutnie, słuchajcie, ja to potwierdzam, Zygi ma otwartą czakrę sahasrary, jest przedstawicielem Boga na ziemi, takiego mężczyznę trzeba szanować i słuchać to, co taki mężczyzna mówi i wielbić takiego właśnie mężczyznę i wspierać tym, co on mówi. A u kobiety musi być to silne połączenie z ziemią, właśnie przez spódnicę, żeby to nie blokować jeansami żadnymi, czy jakimiś, czy no nawet krótka spódniczka, to nie pozwoli zgromadzić aż tyle tej energii. I to nam wchodzi przez czakrę Muladharę, czyli tą korzenia, i idzie do góry, i my się możemy tą energią wymieniać i wspierać. My od was dostajemy energię z nieba, wy od nas dostajecie energię z ziemi. I raz nawet, wiesz co, mój nauczyciel tantry pokazywał taką piękną ilustrację, tak jakby dwa drzewa. I kobieta była przedstawiona jako drzewo z korzeniami, a mężczyzna był przedstawiony jako drzewo z koroną. I dopiero połączenie obu dawało pełne drzewo, w pełni zasilane i z piękną koroną. Tak metaforycznie można powiedzieć, że to wygląda. No to, co przed chwilą powiedziałaś, piękne było. No to, co o mnie powiedziałaś, to myślę, że mocno przesadziłaś, Straciłam. ale to, Zygi, co. jesteś Bożym człowiekiem, absolutnie. Masz otwarty kanał Sahasrary, ty to przecież musisz robić. Absolutnie, absolut przez ciebie mówi. A to, co powiedziałaś o tych kierunkach energii, teraz dopiero uzmysławiam sobie, dlaczego się mówi Ojciec Niebieski i Matka Ziemia. Ojciec Niebieski z góry, a Matka Ziemia od dołu. Dlatego się uziemiamy i tak. To dopiero nabiera zupełnie innej jakości ta wiedza, jak to w ten sposób rozumiemy. No pięknie. Dokładnie tak. No cóż, no następne pytanie. Właśnie na jednym z kolejnych webinarów wspomniałaś, że ludzie wchodząc w nowe związki niejednokrotnie nie do końca są na nie przygotowani, ponieważ ciągną za sobą ogon po byłych związkach. O tak.
co należy robić, aby się tego ogona pozbyć i aby być gotowym właśnie na nowy. Wiesz co? Nie tak do końca chodzi o to, żeby się tego ogona pozbyć, tylko żeby go przetransformować. I już szybciutko bieżę tłumaczyć, o co chodzi. Bo ludziom się, może tak zacznę. Na Ziemi, na planecie Ziemia jest wiele klas, tak jak w szkole. I duszyczki, które przychodzą na Ziemię, one jakby uczęszczają do różnej klasy. Nie chcę tego mówić, że to są klasy dusz, ale tak jakby duszyczki są pierwszaczki, są drugoklasiści, trzecioklasiści. Według wiedzy tantrycznej, która mi została przekazana, na Ziemi jest 13 takich pięter, 13 takich klas. Wiedza wedyjska wyróżnia cztery, mówi o czterech, że jest szudra, wajśja, kszatria i bramin. Natomiast są takie, no, na razie tylko tak to zostawię. O co chodzi? No, tak jak w szkole, pierwszaczki uczą się alfabetu, dopiero pierwszych takich rzeczy, drugoklasiści już tabliczki mnożenia, trzecioklasiści już fizyki, i potem już coraz bardziej ta wiedza jest zaawansowana na kolejnych poziomach rozwoju duszy. I teraz bardzo, bardzo ważna tantryczna wiedza, co jest kluczem, co jakby sprawia, że ty przechodzisz z jednej klasy do drugiej. I niektórzy, znaczy zwłaszcza w naszym takim materialnym społeczeństwie, teraz jak jest Kali Yuga i jakby ludzie na coś innego się fokusują, to ludzie myślą, że celem mojego życia jest, no chociażby z przysłowia, spłodzić syna, zasadzić dąb, zbudować dom, tak? A niektórzy kupić Ferrari, płacić podatki, tak? Chodzić do pracy, zbudować wieżowiec, i myślą, że to są główne cele życia. A tymczasem tantra uczy, że to są poboczne cele życia, że dusza, ewolucje z jednej klasy do drugiej, ja to nazywam egzamin z bycia człowiekiem, z człowieczeństwa. Dusza od jednej klasy do drugiej człowieczeństwa przechodzi, uwaga, przez związki, przez to, jak człowiek ewoluuje, zachowuje się i przerabia swoje lekcje, swoją osobowość, szlifuje ten brylant w związkach. I tutaj zawsze jest pewna trudność, ponieważ, no wiesz, tak jak idziesz na siłownię, masz malutkie mięśniutki, no to jasne, że dźwiganie sztangi będzie bolesne. I jak będziesz próbować piórkiem sobie machać, tak, co jest łatwe, no to sobie możesz machać naprawdę 1000 lat, i nie będzie bicepsa takiego porządnego, że trzeba podjąć wysiłek i no może nie chcę używać słowa, żeby się nacierpieć, tak, ale trzeba podjąć wysiłek, trzeba podjąć pewne wyzwanie, żeby jednak tą sztangę dźwignąć. I to specjalnie wczoraj na zajęciach z psychologii jeden ze studentów pięknie napisał, że drugie imię Boga to konflikt. Bardzo, bardzo ciekawe, ale serio, naprawdę ja wiem jako psycholog, że rzeczywiście Bóg w naszych sercach u samej podstawy zapisał konflikt, bo konflikt jest jedyną siłą, jedynym takim czynnikiem, który popycha nas do rozwoju. Bo jak jest dobrze, to wiesz, nic nie robisz. Nic się nie zmienia, po prostu jest ci dobrze. To się nazywa strefa komfortu, strefa bezpieczeństwa. A ta strefa komfortu, strefa bezpieczeństwa jest największym zagrożeniem, bo się nie rozwijasz, po prostu leżysz brzuchem do góry, bąki zbijasz. A w momencie, kiedy jest konflikt, czujesz dyskomfort, to musisz coś zmienić. I na tej osnowie właśnie tezy i antytezy, które tworzą syntezę, powstaje rozwój. I to jest zarówno u zarania naszej osobowości, na samym podstawie naszej osobowości taki konflikt leży, i takie konflikty są specjalnie wpisane w nasze związki, ale nie po to, żeby zrywać, żeby nienawidzieć, tylko żebyśmy my stawali się lepszym człowiekiem poprzez przekraczanie tych konfliktów. I to zazwyczaj jest coś takiego, że w tym drugim człowieku, w tym mężczyźnie okropnym, coś takiego jest, co mnie denerwuje. I w tej babie też jest coś takiego, co mnie denerwuje.
I to nie sztuka, to nie jest zdanie egzaminu człowieczeństwa, że ja się odwracam, kończę z tobą relację i idę sobie. Nie, nie, nie. My to mamy przepracować i się wznieść wyżej. I teraz wracam z powrotem do tej wiedzy tantrycznej, o co chodzi z tymi połączeniami. A kiedy ludzie się ze sobą łączą, tworzy się pomiędzy nimi takie połączenie, taka nić. Ja specjalnie przed zajęciami naszymi, przed nagraniem, przygotowałam taką ilustrację, zobaczcie. To jest, słuchajcie, kopia z ściany z pewnej jaskini w Afryce, gdzie jest dokładnie pokazane te energetyczne połączenie. Zobaczcie, tutaj mamy babeczkę, kobietę, widać, bioderka ma, prawda? Tutaj mamy wojownika z łukiem, który tam poluje na jakiegoś strusia i tak dalej. I zobaczcie, z łona kobiety wychodzi taka nić. Wychodzi taka nić i zasila przez muladharę, przez czakrę korzenia, mężczyznę. I ja przed naszym nagraniem mówiłam, że zazwyczaj mężczyzna tego nie czuje, nie widać tego połączenia, a technicznie na poziomie energii, na poziomie tego niewidzialnego, subtelnego świata, to działa tak, jakby mężczyzna był takim szlauchem, tak jak na stacji benzynowej, tą rurą podłączony energetycznie do kobiety. I im więcej tej energii kobieta ma, tym może bardziej mężczyznę zasilić i mężczyzna tą energię wykorzystuje na własne projekty, własne pomysły. I on może wtedy dzięki tej energii osiągać bo jakby z góry idzie mu energia pomysłu, tego intelektu Bóg natchniwa, tak jak ciebie natchnął, że Zygfryd Czubka ma nieść światło, wiedzy, informacji do jak najszerszej ilości ludzi. Ale słuchajcie, kochani, Zygfryd Czubka by nie miał tego powera, nie miałby tej mocy rozmawiać z wami, nagrywać aż tyle, przecież on jest taki pracowity człowiek, ja naprawdę niesamowicie podziwiam tego człowieka, a dzieje się to w bardzo dużej mierze dzięki energii Kasienki, bo Kasia go kocha, Kasia go wielbi, Kasia go szanuje i Kasia przez miłość wysyła non-stop do tego rycerza wiedzy, energię miłości, która sprawia, że ten człowiek może działać z prędkością światła na wysokości lamperii. I teraz idziemy dalej, bo jakby już dokładnie odpowiadając na twoje pytanie. Konflikt jest zawsze. I jeżeli my tego konfliktu jakby zatrzymamy się na tym konflikcie, czyli nie przerobimy, nie zdamy tej lekcji z człowiekiem, bo ja nie mówię o tym, żeby trwać w związkach, które są dla nas toksyczne, czy jakby cierpieć, wchodzić w taką martyrologię, tak, żeby zadawać sobie cierpienie. Ja tego nie powiedziałam. Powiedziałam, że konflikt jest zawsze i ten konflikt trzeba przepracować. Dopóki się nie przepracuje tego konfliktu, pomiędzy ludźmi, i to dokładnie z wiedzy tantrycznej jest, powstaje coś, co się nazywa czarną nicią. I ludzie mogą się rozstać i lata nie być ze sobą, a ta czarna nić, ona jest. I słuchajcie teraz, mam nadzieję, że siedzicie i trzymacie się mocno fotelików, ponieważ jeżeli kobieta prześpi się z mężczyzną, to ta nić, to połączenie, nawet raz się prześpi, to te połączenie, czyli że ona go zasila swoją energią, trwa, uwaga, 7 lat. 7 lat kobieta po przespaniu się z mężczyzną będzie zasilać, włączaj się sprzęcie, będzie wysyłać tą energię do mężczyzny przez 7 lat. I jeżeli ta nić jest czarna, czyli jakby rozstaje się z tobą i cię nienawidzę, nienawidzę cię. Jeżeli tak cię nienawidzę, to dla energii to nie ma znaczenia, czy ja cię nienawidzę, czy ja cię kocham. To tak jak z tym, z PR-em. Nieważne, czy PR biały, czy PR czarny, ważne, żeby mówili, prawda? Tak. Energia idzie za uwagą, energia idzie za myślą. Jeżeli kogoś się nienawidzi i non-stop się o nim myśli,
To wysyła się o Skargula i Pawlaka, z samych swoich mi się przypomniało. Ja jej tak nienawidzę. Ja tak, ale tak muszę się napatrzyć i tak ją A, nienawidzę. tak. I wtedy więcej energii idzie do tego drugiego człowieka. I wtedy robi się co? Słuchajcie, kochani, wtedy taka kobieta robi się pusta, bo przespała się z jednym, przespała się z drugim, jest parę tych nici i się non-stop wysyła do innych energię życiową. I kluczem jest przerobić egzamin z człowieczeństwa, rozwiązać konflikt, wybaczyć, żeby ta czarna nić zamieniła się według wiedzy tantrycznej na złotą. I jeżeli ta czarna nić, ta nienawiść, ten niezdany egzamin z człowieczeństwa zda się, czyli dusza ewoluuje na wyższy poziom zrozumienia, wybaczania, na wyższy poziom tworzenia związków, staje się lepszą osobą, lepszym człowiekiem, czarna nić zamienia się na złotą, moja energia wtedy wraca do mnie i ja jestem w stanie stworzyć nowy związek. I wtedy ja jestem napełniona energią, ale tylko kiedy przerobię tą czarną nić na złotą. Więc nie chodzi o takie same odcinanie się, chodzi o przerabianie energii egzaminów z człowieczeństwa, żeby się wzbić na wyższy poziom. Wtedy jakby no mam w pamięci moje lekcje, moich wcześniejszych partnerów, ale nie mam z nimi takiego połączenia, że ja do nich energię życiową wysyłam. Wtedy jakby wszystko jest między nami czysto, a ja wtedy mogę zacząć nowy związek, bo moja energia jest wtedy ze mną, nie wysyłam do byłych partnerów, mogę tą energię przeznaczyć na nowego partnera, na nowy związek. Zostało nam 8 minut z naszego nagrania, więc do widzenia. Spokojnie, najwyżej ciutkę dogramy, to nie będzie taki większy kłopot. Ale powiedz mi, Monika, bo ty mówisz, że ta nić staje się wtedy z czarnej w złotą, Złota. zamienia się. Czy wtedy energia ustaje, czy rozwiązuje się te połączenie? No bo Jest jeżeli ona się lepiej. złota, to Zygi, chyba jest coś nie wie. lepiej. No. Jest lepiej, dlatego że jeżeli jest ta nić czarna, to tak jakby cały czas moja energia życiowa idzie do mojego byłego partnera. To po Czyli prostu ubywa. ubywa, ubywa. A w momencie, kiedy się przerobi ten egzamin z człowieczeństwa i jakby okej, okay, ja zrozumiałam tą moją lekcję, że jestem wdzięczna za naukę, tak, że za to, co żeśmy razem przebyli, za to, co żeśmy razem zrozumieli i jakby jest takie wybaczenie, puszczenie, że ja tobie dobrze życzę. Dobrze tobie życzę, dobrze ci życzę w nowym związku, nie myślę o tobie, puszczam cię. I wtedy, słuchajcie, kochani, ta złota nić sprawia, że już nie leci energia życiowa, ale my wspieramy się swoimi, te lekcje, które żeśmy zrozumieli, stają się naszymi jakby zdolnościami, stają się naszymi talentami i my wtedy wspieramy się swoimi talentami. Nie wymieniamy się energią życiową, to ustaje, to nie leci już do tych byłych partnerów. Ale przez te złote połączenie, ja tak jak sobie wspomnę, okej, okay, byłam z takim partnerem, on miał zdolności matematyczne, powiedzmy. To ja wtedy w swoim, no, dalszej części mojego życia mogę sięgnąć podświadomie do jego zdolności matematycznych. Nie zabieram mu, nie, ale mogę sięgnąć do jego zdolności matematycznych, a on może sięgnąć do moich zdolności, i ludzie wtedy wymieniają się talentami, umiejętnościami, a nie energią życiową. Że jakby to, co żeśmy razem przerobili, to jak żeśmy razem wzrośli, to już jest nasze i my nawzajem możemy z tego korzystać. Ja z twoich zdolności, ty z moich i jeszcze raz, nie zabieramy sobie tego. Nic nikomu Ale nie czerpiemy z ubywa, tych wzorców. ale czerpie, dokładnie, o, genialnie to powiedziałeś. Czerpiemy z tych wzorców, możemy na nich bazować, możemy jakby sięgać z tej biblioteki wiedzy naszego człowieczeństwa i iść dalej. Ale nie ma już tego połączenia, wymiany tej energii życiowej. To już ustaje. Jest tylko wymiana wiedzą, wymiana tymi zdolnościami i zasobami, które mamy. A co się dzieje? Ja tak już podejrzewam odpowiedź, ale co się dzieje w momencie, jeżeli jeden z tych byłych partnerów przerobił swoją lekcję, wszystko wyczyścił, pięknie zrozumiał,
a drugi pozostał w tyle, w tym samym miejscu. Co się wtedy dzieje? Czy ta nić jeszcze ma inną farbę, albo działa to jednostronnie? Działa to jednostronnie, a to wynika z tego, że każdy z nas jest stwórcą swojego wszechświata i swojego losu, i swojej własnej karmy, swojej własnej manifestacji, swojej własnej rzeczywistości. Więc jeżeli ja zdałam swój egzamin, a ktoś nie zdał, to już jest jego bajka. Jakby i on, no bo to on myśli, on wysyła te myśli. A ja już mam zupełnie inne doświadczenie, więc ja traktuję go po złocie, on może mnie traktować po czarnemu, ale jakby to już nie dotyczy mojej energii. Ja nie wysyłam. On może wysyłać, ale to tak jakby to się wiąże z wiedzą o czymś, co się nazywa Hiranya Garbha, że jajo rzeczywistości, że jakby jesteśmy razem w tej jednej rzeczywistości, ale oprócz tego każdy ma swoją własną rzeczywistość i wtedy to działa jednostronnie i to nie dotyczy mnie, to mnie nie tyka, zwłaszcza jak ja wzrosłam na wyższy poziom rzeczywistości. No właśnie, to jest dla mnie satysfakcjonująca odpowiedź, bo często słyszymy właśnie takie określenia tych, którzy no mają jeszcze jakąś lekcyjkę do przerobienia. Cóż z tego, że ja mu wybaczyłam, jak on mnie dalej nienawidzi? No ale A to. jeżeli ty się za to zahaczasz i przeżywasz to, że on cię dalej nienawidzi, to u ciebie jest wyparcie. Wcale nic nie przerobiłaś. A jeżeli ktoś nienawidzi, a ja naprawdę z serca wszystkiego dobrego mu życzę i wszystko już u mnie wyczyszczone, to moja energia jest czysta. I to absolutnie już wtedy nie uderza we mnie, a jego lekcja to jest jego lekcja. I dalej mogę mu wysyłać dobrą energię, wspierać go, ale to już nie jest moja energia życiowa, to już nie zaprząta moich myśli, bo twoja energia życiowa idzie za twoją uwagą. Ale jeżeli będziesz przeżywać, o, on mnie nienawidzi, no to chodź, od razu już tworzysz to połączenie i przeżywasz to, i idzie twoja energia wtedy za twoją uwagą. Ważne, żeby to zrobić po swojej stronie, to wtedy absolutnie pomaga się uwolnić temu drugiemu człowiekowi też. Ale kiedy on to zrobi, to już jest jego historia i to nie, wtedy to połączenie nie zabiera mojej energii, to już nie dotyczy mnie, chyba że świadomie wyrażę na to zgodę, wyrażę taką wolę, że rzeczywiście jakby przeżywam, tak, nienawidzi mnie, to ja też. No to hop, znowu mamy połączenie. I od początku robota. Tak. No to wiesz co, to wobec tego powiedz mi jeszcze, dopowiedz, co się dzieje z tymi partnerami przyszłymi muzułmańskimi, kiedy oni jednak wskoczą do tego łóżka przed wszystkim. Co się wtedy dzieje, bo nie A ja wiesz co, dopowiedziałam. nie ten, ja tylko specjalnie użyłam historii z Egiptu, nie chodzi mi o samych muzułmanów. 90 parę procent, bo tak robiłam badania, 90 parę procent takich związków nie wychodzi. Rozwód albo w pierwszym roku, albo w ogóle nie dochodzi do małżeństwa. I to jest taka statystyka egipska, jakby, bo dziewczyny, no tam sporo, Egipt, Tajlandia, ciepłe kraje, to jest taki kierunek na seks turystykę, tak, że ludzie tam sobie jadą i właśnie wchodzą w takie związki, a potem myślą, że coś z tego będzie. Jak robiłam badania jako psycholog, prawie nigdy nic z takich związków nie wychodzi. A w momencie, kiedy to się trzyma na tą modłę, tą egipską, tak, że po prostu, no nie, dopiero zaczynamy wszystko, kiedy już będziemy posłowie, tak, i już będziemy ze sobą połączeni, wtedy takie związki dużo częściej przeżywają. Takie też mają rozwody, bo się ludzie też czasem nie dogadują, ale jakby z statystyki wynika, że 90 parę procent związków tych zaczętych na seksie nie przeżywa, a te, które poczekali, to jak najbardziej potem trwają i się mają dobrze. Więc to pytanie mamy za sobą. Mam jeszcze jedno pytanie z zestawu, który przygotowałem, a mianowicie jak kreować, żeby nie sabotować swoich marzeń i swoich pragnień. To jest takie może ogólne pytanie, ale często jest tak, że
jesteśmy zachęcani do własnego kreowania, co jest bardzo fajną rzeczą, ale często mamy informacje zwrotne, nie działa. Dlaczego? No, tak jak sam powiedziałeś, pod hasłem ogólne pytanie kryje się, że tam jest cała masa szczególików, ale wiesz co, te pytanie w zasadzie już idealnie nawiązuje do naszej enklawy. I tutaj w tym miejscu bardzo bym chciała Państwa zaprosić, no, na wszystkie wykłady, ale oczywiście na mój, który będzie w sobotę, 4 listopada o godzinie 12 w południe zaczniemy. I jego tytuł to jest Zapach Twojej duszy, wasana Twojej duszy, wybór pomiędzy wolnością a niewolą. I to absolutnie wpisuje się w to, o co pytasz. Ponieważ po pierwsze, co to jest wasana, zapach duszy? Okazuje się, że to jest z wiedzy wedyjskiej pojęcie. Okazuje się, że każdy z nas, absolutnie każdy z nas, ma swój unikalny zapach. Tak to można nazwać, czyli energoinformację, która jest tobą. To jesteś ty. I słuchajcie, absolutnie, ja to przebadałam, to również wiąże się z takim zapachem. Naprawdę. Absolutnie. Znaczy, oczywiście, że ten zapach spod pachi, tak? On się wiąże z dietą twoją, ale to też jesteś ty, jesteś tym, co zjadasz. Ale z twoimi. Jest takie opowiedzenie, że tchórz śmierdzi, prawda? I to, i to nie, że skunks, tak? Tylko, że po prostu, że śmierdzi tchórzem. Absolutnie. Stany mentalne, stany emocjonalne przekładają się na pracę naszych gruczołków apokrynowych, te, które wydzielają pot, nasze hormony, feromony, tak, nasze zapachy. I jest to absolutnie związane z, no, naszą energetyką, z naszym stanem umysłu. I teraz tak, każdy z nas ma ten swój taki rdzenny zapach, czyli informację, którą jestem ja, taką rdzenną. Prawdziwą. Tylko, że problem polega na tym, że my to zatracamy. I trochę w wyniku naszej tresury, zwanej wychowaniem, chcemy się dostosować do norm, komuś spodobać. Mamy różne pomysły na zmienianie, przekształcanie siebie i świat usiłuje nam narzucić swoje własne jakieś tam poglądy, że nie do końca jesteśmy sobą. I słuchajcie, wtedy ten zapach się zmienia, kiedy zapach, ta energoinformacja. A kiedy ty nie jesteś sobą, prawdziwym sobą, kiedy nie masz połączenia z tym, kim naprawdę jesteś, to brak połączenia z tym, kim jesteś naprawdę, specjalnie aż się trzymam za serce, żeby mieć teraz połączenie ze sobą, kiedy to mówię. Kiedy nie masz połączenia z tym, kim jesteś, to ty nie wiesz, czego ty chcesz. Bladego pojęcia nie masz. Mówi ci to reklama, mówią ci to w szkole, mówią ci to autorytety, mówią ci to rodzice, koleżanki, koledzy, internet ci to mówi, TikTok, Facebook i tak dalej. Mówią ci, co ty chcesz. I jak to pięknie z wiedzy wedyjskiej jest, że jest tysiąc ścieżek wiodących, tysiąc ścieżek dookoła człowieka, ale tylko jedna prowadzi go do celu. Jego własna ścieżka duszy, jego własny zapach duszy, tylko jedna. Wszystkie inne mogą być różami, czerwonymi dywanami wyścielone. One zaprowadzą donikąd ostatecznie. I z czym się to wiąże, tak już bardziej schodząc do życia takiego zwykłego? W momencie, kiedy nie wiesz, czego chcesz, to ty realizujesz programy i marzenia innych ludzi. Aż mam, bo jak ja to słyszałam na wykładzie u mnie na psychologii, bardzo mocno mi to zdanie weszło i mam też na swojej tablicy napisane. Jeśli nie wiesz, czego chcesz, nie wiesz, co dla ciebie ważne, to wtedy ważne jest wszystko, wszystko inne. I robisz dla innych. A na twoje myśli, na twoje cele nie starcza ci ani czasu, ani energii. Siebie zostawiasz wtedy na drugim końcu. Znaczy na ostatnim końcu. I jeżeli
nie skupisz się na tym, kim ty naprawdę jesteś. I z tego, kim ty naprawdę jesteś, nie wyniknie ci cel. Ja o tym, słuchajcie, będę cały wykład prowadzić. Nie tylko wykład, bo tak jak już Zigiemu i Kasieńce troszeczkę wyjawiłam, bo raz, że będę z wami się dzielić wiedzą, czyli na czym to polega odzyskiwanie siebie, ja wam dam narzędzie do takiej małej mikroautopsychoterapii na sobie, jak siebie odzyskiwać, jak ten cel znajdować w sobie. Absolutnie są do tego narzędzia i ja je wam dam na enklawie, żebyście po wyjściu z tego wykładu mogli je stosować w swoim własnym życiu. Ponieważ kiedy nie masz tego swojego celu, go tracisz, absolutnie wykonujesz programy innych ludzi. I to jest taki bardzo mocny wybór pomiędzy twoją wolnością. Ty idziesz za tym, co ci w sercu gra. I wiesz, co jest dla ciebie najlepsze, i dzięki temu realizujesz swój los, zadania swojej duszy, to, co tobie służy do rozwoju, a wybór pomiędzy niewolą. Kiedy tobie wydaje się, że jakby realizujesz swoje cele, swoje plany, ale to nie ma nic wspólnego, ta ścieżka to jest ślepa uliczka. I wtedy ty jesteś wodą na młyn planów innych. Ale to nie chodzi tylko o planów innych, ponieważ rzecz, gra toczy się o wiele większą stawkę. Dlatego wymyślono Hollywood, dlatego wymyślono Bollywood, dlatego wymyślono telewizję, dlatego wymyślono internet, wszystkie te rozrywki, bo one mają ci zabierać uwagę od tego, kim ty jesteś i skupiać się na kolejnych celach. Kup to, zrób to, wszyscy robią to, idź tam, nie twoje cele. I ostatecznie z tego całego, bo gra się toczy o duszę, o rząd dusz, o twoją uwagę. Jak uwagę dajesz na plany innych, to absolutnie ostatecznie w tej grze sprowadza się do tego, że człowiek staje się niewolnikiem nowego ładu świata, NWO. I realizując nie siebie, nie słuchając siebie, nie wybierając swoich potrzeb, swoich no, planów, swojego kierunku życia, ty trafiasz w całą masę ludzi, którzy tworzą świat, w którym my nie chcemy iść. I to jest to jest podstawowy sabotaż, podstawowy. Wiąże się to, słuchajcie, też i z energią. Mówiliśmy troszeczkę już, Zygi na samym początku tego nagrania zadał mi pytanie o tworzenie relacji i zadał mi pytanie o tworzenie relacji na poziomie dolnych czakr, Muladhary i Swadhisztany, czyli czakry korzenia i czakry seksualnej. Więc ja chciałam sekundkę powiedzieć wam o tej czakrze Swadhisztanie, ponieważ z nią jest związana bardzo ciekawa rzecz. Otóż ta czakra, ona jak dobrze, fajnie działa, to ona tworzy uczucie przyjemności, błogości w ciele, ale to nie jest główny element tego, bo z tym uczuciem błogości i przyjemności w ciele jest związany wzrost energii życiowej. I teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. Jeżeli człowiek idzie za planem swojej duszy, realizuje swoje cele, to, co jego duszę rozwija, czyli tą ścieżką swoją, wasany swojej duszy idzie, to realizując swoje cele, realizując marzenia, bo wiecie, jak się marzenie spełnia, to tak człowiek się cieszy, prawda? To tak no, prostym językiem powiedziane. Więc jeżeli człowiek realizuje te swoje cele, to wtedy Swadhisztana, czakra druga, tworzy energię życia. I człowiek osiąga ten cel, po tym właśnie poznasz. To jest podstawowa różnica, czy ty realizujesz swoje cele, czy realizujesz cele kogoś innego. Jeżeli realizujesz swój cel, to po spełnieniu tego celu energia ci wzrośnie i będziesz taki tak fajnie wzniesiony, tak, że będzie chciało się dalej iść. A kiedy człowiek zrealizuje czyjś inny cel, czyjeś inne marzenie, czyli na przykład pracuje w korporacji i wciśnięto mu w głowę, tylko nie, że ja używam tylko tego przykładu. Ja nie mówię, że każdy, kto pracuje w korporacji, to nie jest związane z jego celem życia, bo dla niektórych jest, jak najbardziej, oczywiście,
ale nie dla wszystkich i dobrze o tym wiemy. Więc takiego człowieczka weźmiemy na przykład. Jest sobie człowiek, który pracuje w jakiejś strukturze, w jakiejś korporacji i to nie jest związane z jego celem życia. Ale tam mu menadżer wciska, masz wyrobić taki limit i on zaczyna marzyć. O, ja chcę mieć gabinet z widokiem na Manhattan, to jest moje marzenie. I lata tam pracuje w tej korporacji, zabija się, zabija, realizuje cele finansowe i w końcu bach, wspiął się po szczebelkach drabiny, dostaje ten gabinet na rogu wieżowca z widokiem na Manhattan. On siada w tym gabinecie i tak, no i co? Jest pustka. Po spełnieniu marzenia czyjegoś, nie twojego, swadhiszta nie tworzy energii życia. Jest, niby się wydaje, że wow, fajnie, kupiłam Mercedesa, mam gabinet z widokiem na Manhattan, osiągam realizację celów. Ale jak to nie są twoje cele, zobaczysz, człowieku, że one za jakiś czas poczujesz, że to jest puste, że to nie daje tego szczęścia, tego naprawdę szczęścia. I to jest ta podstawowa różnica. W sabotowaniu, jakbym miała właśnie tak to ogólne pytanie sprowadzić do podstawowego sabotażu. To jest różnica pomiędzy tym, co chce twoja dusza i w tym, co ci nawciskali, co ty chcesz. I często później tak się dzieje, Monika, że ten ktoś, kto się wspiął po tej drabinie, osiągnął to okno w tym biurze, które oferuje mu ten widok na Manhattan, często jest tak, że oni później z tego okna wyskakują, ponieważ... A ja nawet nie chciałam, żeby tam energia poszła do tego myślokształtu, ale tak, bo absolutnie, Zygi, masz absolutną rację, a ja wam powiem technicznie, na czym to polega. Bo kiedy spełniasz swoje marzenie, to swadhisztana gromadzi pewien ładunek energii i ci jest tak fajniej. Potem kolejne marzenie i znowu fajniej, i znowu fajniej. I jakby stopniowo to wzrasta i człowiek staje się taki pełen energii. A kiedy realizuje cudze cele, że ja przyznam się bez bicia, absolutnie mogę się tutaj posłużyć swoim własnym przykładem. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby być psychologiem i znaczy dzięki Bogu, nie zdałam na psychologię na kul. Znaczy zdałam, ale miałam za niskie wyniki, żeby się dostać na studia. I no, żeby życia nie zmarnować, to wcisnęli mnie na medycynę. Znaczy sytuacja życiowa mnie popchnęła, żeby pójść na medycynę. I w momencie, kiedy człowiek realizuje, i serio, no jak wiecie z mojego żywota, przynajmniej część z was wie, że ukończyłam tą medycynę, zostałam stomatologiem, 2 lata pracowałam jako stomatolog i ja naprawdę pamiętam, zostałam panią doktor, dostałam ten dyplom i tak, no i co? Tak, okej, człowiek ego pompował, jestem doktorem, ale pamiętam ten moment naprawdę jak dziś, jak stałam nad fotelem przy pacjencie. Mówię, Boże, ja nie mogę robić tego do końca życia, to jest puste dla mnie. Mimo, że tyle lat poświęciłam, ja nie mogę tego robić, bo inaczej się wypalę po prostu i będę złym lekarzem. Pamiętam swoją ścieżkę myślową, jak podjęłam tą decyzję. Boże, ja będę złym lekarzem, bo ja nie mam tej pasji, to mnie wcale nie fascynuje. Tak, no, refleks szachisty po 9 latach się zorientować, 6 lat studiów, 2 lata pracy. Super, Monia. Fakt, przydało mi się to teraz do pracy jako psychologa, ale ja po 40 znowu wróciłam do pracy jako psycholog i grzecznie znowu jestem studentką. I absolutnie realizuję swój cel i teraz za każdym razem, jak jestem na zajęciach, to jest coś, co mnie kręci, co mnie jara. Ja czasem potrafię wrócić ze spotkania o godzinie 12 w nocy i ja do 2-3 w nocy oglądam wykłady z psychiatrii. No ja wiem, że to jest zboczenie osobiste, ale to jest takie po prostu i mnie to nakręca, to mnie cieszy. Każdy nowy przypadek, ja cieszy mnie, że ja mogę pomagać ludziom, że ja jestem skuteczna, że to działa. A ja pamiętam nad tym fotelem stomatologicznym przecież sukces, pieniądze, pieniądzory, wow! Nic, to było takie puste? Boże, to w ogóle nie było moje. I swadhisztana, za każdym razem, kiedy ty realizujesz cudze marzenie, bo cię coś popchnęło, sytuacja życiowa, reklama, otoczenie,
To tak jak w przypadku realizacji Twoich marzeń, Bach wzrasta, to tu jest odwrotnie. Bach maleje i w dół. Każde nie Twoje marzenie, każdy nie Twój plan, nie Twój cel, swadhisztana, coraz mniej energii, coraz mniej energii, aż w końcu u człowieka, to może być człowiek sukcesu, jeżdżący najbardziej wypasionym merolem, będzie takim kadłubkiem, znaczy taką pustą skorupą, a w środku będzie żywy chodzący trup, żywe zombie, wpadające w depresję. Boże, ile takich przypadków u siebie na terapii miałam, wyciągając takich ludzi z takiego stanu i tłumacząc, słuchaj, okej, zarabiasz na willę, zarabiasz na ten wspaniały samochód, ale zobacz, co się z twoim życiem dzieje. Ty nie żyjesz, to jest egzystencja. I za każdym razem wypełniania celu drugiego człowieka coraz mniej energii życia, coraz mniej energii życia. W pewnym momencie pojawia się depresja, a w pewnym momencie, jak dalej człowiek nie kuma i kontynuuje tego typu życie, tak skacze z tego okna w wieżowcu, mimo że wydaje się, że jest super wszystko. Wow, nawet nie wiem, co mam powiedzieć. To jest tak obrazowo teraz to przedstawiłaś. Ja widziałem częściowo, po części samego siebie, jak to się działo, jak człowiek wypróbował pójść za głosem innych i zrobić to, co też nie do końca odczuwałem jako swoje. Bo ja tak zauważam, ja byłem przewoźnikiem, więc miałem ciężarówki, robiłem te transporty, a jak trzeba było je naprawiać, to robiłem to w weekendy i nie jeden raz patrzałem, że idzie rodzina z pieskiem na spacer, a ja pod tą ciężarówką leżę i sprzęgło wymieniam. I sobie tak myślę, wszechświecie, czyż nie jest to szalone, ja bym teraz powinien na spacer iść, tak? Bo mam dzieci małe, mam rodzinę i no nie robiła mi rodzina z tego powodu wyrzutów, ale ja tak sam dla siebie mówię, przecież trzeba by coś innego też zrobić i w miarę możliwości to robiłem, ale to robiłem również chętnie i wymiana sprzęgła mnie też jarała, jak ciebie oglądanie tych wykładów psychologii. No naprawdę wierz mi, że jak ja wyszedłem jak dzik z lasu, taki czarny spod tej ciężarówki, i ja widziałem, jak klatka piersiowa mi się napręża. Dałem radę naprawić sprzęgło w Mercedesie Atego. Ja mówię, kurczę, jestem wielki. Wiesz? Czyli Jesteś wielki. tak, normalnie no to jest dokładnie to, co ty mówisz. A jak widziałem siebie w innej roli, gdzie naprawdę widziałem to nie moje, jakby na początku, ale mówię, nie, chyba mi się to wydaje. Wszyscy mówią, że to by mogło być. Nie, to po dłuższym okresie czasu. Nie, ty stoisz przed tym, tak, przed tym fotelem i mówisz, no tak, jestem panią doktor, zarąbiście, ja zdałam te egzaminy, wszystko mam, dyplom i tak dalej. Potwierdzam, u mnie było podobnie w mniejszej skali, bo nie jestem po żadnych studiach, nie osiągnąłem takich tytułów, a mimo wszystko zauważyłem, że podobnie się dzieje. Są analogie, I więc bardzo dobrze, bo nie byłeś taki durny jak ja, żeby iść aż tak daleko w taką nieswoją ścieżkę. ja powiem Ty... inaczej, ty przeszłaś tą trudną ścieżkę tej doktrynacji w tym matriksie, żeby zobaczyć, jak tam jest. Ty dałaś radę zawrócić z tak zawiłej ścieżki, bo ci, którzy są po studiach i dają radę wrócić, to są wielcy ludzie. Ale Ja powiem to ci, tak wyklęli widzę. mnie z rodziny, a przestali mnie zapraszać na Boże Narodzenie, bo to było takie zawiedzenie, że byłem pierwszy lekarz w rodzinie i wszyscy się zwrócili przeciwko mnie, kiedy ja powiedziałam, że nie, ja nie mogę tego kontynuować i ja nie pracuję jako lekarz. Tytuł został, tak? No bo ten tytuł się nie odbiera, ale nie ma praw wykonywania zawodu. Je utraciłam parę lat temu, bo to trzeba cały czas kontynuować, ale cała rodzina zwróciła się przeciwko mnie, wszyscy byli przeciwko, więc nawet jeżeli cały świat będzie przeciwko tobie,
Bo świat tak działa, Tak. potrzebuje niewolników. A jeżeli ty będziesz słuchać swojego serca, swojej duszy, to w końcu trafisz tam, gdzie powinieneś. I ja to zawsze tak mówię na terapiach. To jest najlepsze, co może być, kiedy człowiek jest taki zaplątany. Mówię, słuchaj, wyobraź sobie, że leżysz w trumnie i patrzysz na swoje życie wstecz. I kiedy właśnie wykonuje się te cudze programy, jest się niewolnikiem systemu marzeń innych, to kiedy położysz się do trumny, to będziesz żałować przeżytego życia. A kiedy my z Zygim położymy się do trumny, no nie razem, jakby w swoim własnym grobowcu, to popatrzymy na to dzieło życia i powiemy: tak, to było życie godne przeżycia, tak. Ani jedna chwila nie zmarnowana. To było tak, jak trzeba, kiedy idziesz naprawdę za tym głosem, który cię woła. I to jest podstawowy wybór pomiędzy twoją wolnością. I słuchajcie, no, enklawa jest, przynajmniej Zyki tak mi powiedział, że on ją specjalnie zorganizował w takim czasie, bardzo ważnym, ponieważ w listopadzie, mówiłeś 14 listopada czy 15? 8 i 9. Ale chodzi mi o te linie czasowe. To jest 8-9, Tak. tak? 8-9 listopada dochodzi do rozdwojenia linii czasowych Właśnie, na. jest to w tym dniu dochodzi, w tych dniach dochodzi o przecięcia się tych dwóch linii, które się na zawsze już rozejdą. I to jest, słuchajcie, kochani, bardzo ważny wybór w naszym sercu. Którą ścieżką chcesz iść, bo jak będziesz realizować nie swoje plany, realizować nie swoje cele, człowiek stanie się niewolnikiem i jak najbardziej stworzy potem, to będzie woda na młyn systemu i ludzie pójdą, potem będą chipy, nie chipy, różne takie rzeczy, technokratyzacja, wykonywanie rozkazów. Tak jak na procesach w Norymberdze. Myśmy tylko rozkazy wykonywali, Tak a stworzyli jest. światy piekielne. Ludzie wykonujący cudze rozkazy tworzą światy piekielne. W ten sposób tworzy się piekło na ziemi. A kiedy idziesz za głosem swojego serca, znowu muszę trochę do Egiptu, bo wiecie, no, że nie do współczesnego, tylko do tego starożytnego. Każdy faraon w Egipcie jest przedstawiany w taki sposób, że ma rękę na sercu. I znaczy, czasami ma na sercu, czasami trzyma różne rzeczy, ale ma lewą nogę wystawioną do przodu. Zawsze tak jest. Co to znaczy lewa noga wystawiona do przodu? To pokazuje, to jest taki symbol człowieka kierującego się swoim sercem, podążającego, że idę za sercem. I zawsze wszyscy nam przewodnicy profesjonalni, którzy opowiadają o tej starożytnej wiedzy Egiptu, mówią: zobaczcie, ten faraon tak stoi, ten faraon tak stoi. Wszyscy oni mają lewą nogę wysuniętą do przodu. Zawsze podążaj za swoim sercem, zawsze podążaj za swoją duszą. Wtedy twoje życie jest dobre, a taki faraon, król, dobrze rządził z serca. To jest ścieżka serca. I wtedy idziesz w świat wolny. Nie słuchasz cudzych rozkazów, tylko wiesz, jak trzeba zrobić. Twoje serce, twoja dusza ci mówi, co trzeba zrobić. I wtedy tworzysz swój świat na swoich zasadach, swoją rzeczywistość. A jak idziesz za ego, za sztucznymi wytworami, reklamy, fantazji, czyjeś narzuty to są, wtedy idziesz tam czeka niewola. Tu jest wolność. Ale o tym więcej na enklawie powiemy. Tak, wspomniałaś o Egipcie. Takim bardzo dobrym faraonem był dla mnie takim przykładowym faraon Eknaton, który ze swoim, to była postać no, kosmiczna, że się tak wyrażę, który przyszedł na ziemię On ze też ma lewą swoim. nóżkę do przodu. Tak, i on przyszedł ze swoim kolektywem tutaj na ziemię przeprowadzić bioregenezę, bo takich postaci było więcej. I jemu się to dosyć dobrze udało, chociaż nie do końca, ale takich, którzy właśnie mieli takie szczytne cele, to też rozpraszano. Także on był takim jednym z tych lepszych faraonów. No a przedtem jeszcze powiedziałaś taką ważną rzecz, że
Chociaż cały świat byłby przeciwko tobie, a ty dalej podążasz swoimi celami, to osiągniesz ten twój życiowy cel. I to ja to widzę tak, że cały świat był przeciwko tobie, ale ty byłaś przy sobie i wtedy byłaś w dobrym towarzystwie. Tak, a potem robi się taka dziwna rzecz, bo jak wytrwasz w tym, to potem cały świat idzie za tobą. To w ten No sposób działa, właśnie. że ty swoim przykładem pociągasz na dobrą ścieżkę i nagle idą za tobą. Wcześniej byli przeciwko tobie, a potem idą za tobą. I tutaj, wiesz, przyszła mi taka myśl, którą mi powiedział taki młody chłopak, z którym współpracuję, że podobno pan Ford powiedział taką sentencję, że gdybym zapytał się ludzi, czego chcą, to by powiedzieli, że chcą lepszych, zdrowszych, silniejszych koni. A ja się nie pytałem, czego ludzie chcą. Ja im dałem samochody. A widzisz, czyli on już wiedział, że lepiej nie pytać, bo wtedy to, co będzie chciał im dać, oni wcale nie będą chcieli. Bo nie będą mieli pojęcia, dlatego na początku świat jest przeciwko tobie. I to absolutnie potwierdzam swoim życiem. I to jeszcze jest tak śmiesznie. Znaczy, no, chyba to jest też jednak taki schemat, że najpierw masz trochę tych no, naśladujących, tych, którzy idą, ciebie słuchają, idą za tobą i podążają w twoje ślady, a dopiero na końcu idzie za tym twoja rodzina. I u mnie to absolutnie tak było, że Tak najpierw. jest. Zaczęłam mieć sporo ludzi, którzy mnie słuchają, podążają za tą wiedzą, którą przekazuję. Miałam najpierw małe grupki studentów, od 5 osób, 10, potem nagle to skoczyło na parę dziesiąt, a potem nagle, no w tym momencie to trochę mam mniejsze zasięgi od ciebie, bo chociaż może podobne mamy, ale teraz to są tysiące ludzi, a dopiero po tych tysiącach ludzi zaczęła iść rodzina i dopiero mniej więcej jakieś 2 lata temu moi rodzice zaczęli oglądać moje webinary. A wcześniej naprawdę miałam takie sytuacje, że mi mówili, wiesz, Monika, twoi kuzyni oglądają twoje filmy, żeby się z nich pośmiać. Miałam właśnie coś takiego. Mimo wszystko idziesz dalej ze swoim sercem i potem i rodzina do tego dołącza i zaczynają ciebie wspierać. Czasem nie, ale to jest taka kolejność. No to gratulujemy rodzinie rozwoju świadomości. Wiesz Twoje co? również. Tak, ale no moja rodzina to raczej mnie chyba jeszcze teraz jak oglądają, to chyba też, żeby się pośmiać. No przyznam szczerze, to chyba oni są na tym etapie. I tak myślę, że wśród nas to wielu z nas, większa część chyba ma właśnie w rodzinie ten sam schemat, że z innymi jesteśmy, a z rodziną jakby tak na przyglądanie się, że obserwują nas i patrzą, co my tam wyprawiamy. To jest No. właśnie to powiedzenie, że nie możesz być prorokiem we własnym kraju. Tak jest. Ale absolutnie twoja rodzina cię wspiera i ja mam na myśli twoją przepiękną kobietę i rosnącą rodzinę i po prostu wszystkich tych ukochanych, których już masz blisko, bo wcześniej byłeś sam, prawda? I twoja była żona była przeciwko tobie, a teraz wszechświat dał ci przepiękną, cudowną kobietę, która cię cudownie wspiera, dał ci przyjaciół i my jesteśmy teraz twoją rodziną i cię wspieramy i wiesz, twoja rodzina ciebie podziwia i wielbi, naprawdę. No, i to samo dzieje się teraz u ciebie. Zresztą to jest jakby taka logiczna konsekwencja tego, ponieważ zauważyłem, że dla świata, jak robisz to, co kochasz, jak robisz to, co są twoje pasje, to dla świata jesteś sexy. I I tak, absolutnie. No dla świata jesteś sexy, ale dla świata to jest ta wartość, bo ty po to się żeś urodził. Po to, żeby tą wartość twoich unikalnych talentów, twojego unikalnego no, zapachu duszy, żebyś właśnie tym się dzielił. Dokładnie o tym jest biblijna opowieść o talentach. Bóg ci dał talenty, idź je mnożyć, a nie zakopywać pod ziemię. Tam jest dokładnie, że jeden zakopał pod ziemię, inny tam schował, już nie pamiętam dokładnie, a tylko jeden tam dobrze pomnożył.
I Bóg nagrodził tego, który pomnożył te talenty, a ci, którzy schowali, nie dostali nic. Zostało im zabrane i dane tym, którzy mają najwięcej. To tak wygląda. I wszechświat pragnie, kochany człowieku, twoich talentów. Jesteś niezbędny, jesteś unikalny z tym, z czym się urodziłeś. A jak będziesz robotem wbitym w taki sam mundurek, jak setki, miliardy innych robotów, to ty nie dasz tej wartości wszechświatowi, po co tutaj jesteś. Każdy z nas ma taką unikalną wartość, każdy z nas ma unikalną wasanę, zapach duszy, i to jest twój obowiązek, żeby to światu i ludziom tym służyć, tym się dzielić, tym, co masz. U mnie i u Zygiego to jest talent zgadany, tak, żeby my gadać potrafimy w taki sposób, żeby wiedzę wam przekazywać, ale u każdego to jest trochę inny talent i każdy jest cenniejszy niż waga złota. A jak my to zakopiemy, będziemy udawać kogoś innego, wtedy pogibło, wtedy będzie świat niewoli. A to jest bardzo ważne. Czas jest najwyższy. Linie czasowe się rozdzielają. I bardzo ważne, żeby każdy z nas wybrał wolność, wolny świat i tworzył go ze swojej duszy. I wtedy, wierzcie lub nie, a raczej nie wierzcie, sprawdźcie. Krok po kroku twoja dusza będzie ci mówić, a teraz to, a teraz to, a teraz pójdź tam, a teraz zrób to. I ostatecznie nawet z największych krat, z największego NWO, z największego bagna, te dusze nas wyprowadzą, bo taki jest plan Tak. No boski. pięknie. Wiesz co, ja widzę, że mamy jeszcze parę minutek. Ty to też monitorujesz. Może uda nam się dwa słowa zamienić, bo ten cały wywód zwieńczyłaś bardzo pięknie, go zaokrągliłaś, pododawałaś parę takich fajnych kwiatków po boku. Pięknie się tego zawsze słucha. Można się na fotelu rozłożyć, zamknąć oczy i wszystko pięknie płynie. Nawet można zasnąć przy tym wykładzie, ponieważ to jest takie kojące. Dopowiem taką jedną rzecz, bo zauważam, że odnośnie tego autosabotażu tych marzeń, że pojawia się jeszcze jedna rzecz, która bardzo mocno nęka społeczeństwo, a to jest to, że nawet jak się odkryje swoje marzenie, to często jest tak, że ludzie mają trudności uwierzyć w to, uwierzyć w swoje marzenie. Wierzą, chcą tego, ale z drugiej strony mają rozterki, czy się to uda. Może byś I powiedziała słowo. właśnie tutaj, właśnie o tym nie chcę mówić, bo to A! jest te narzędzie, które ja chcę wam dać na wykładzie, więc teraz tutaj nie będziemy uchylać rąbka tajemnicy, ale dokładnie to, bo same gadanie o tym to po prostu no, zaszczepiam ideę i ktoś po prostu myśli sobie o tym, a ja na enklawie chcę wam dać konkretne, psychologiczne narzędzie od A do Z. Pod takim kątem stawiasz gwóźdź, pod taką siłą nanoniutonów młotkiem uderzasz, tak? Żeby dostaniecie konkretne narzędzie do psychoterapii, autopsychoterapii, jak właśnie wyłuskiwać, jak trzymać się tego ciebie prawdziwego, jak tego prawdziwego siebie rdzenia trzymać, złapać się, nie puszczać i iść za tym, pracując ze wszystkimi wątpliwościami, bo to jest praca, to nie robi się samo. Ani u mnie, ani u ciebie to się nie zrobiło samo. To była nawet czasami forma walki, zmagania się ze swoimi własnymi słabościami. I właśnie o tym będzie mój wykład, nie o samym zapachu duszy, bo to już jest w internetach, o samym zapachu duszy możecie sobie znaleźć. Bodajże 2 lata temu ja to w Chicago nagrałam, Vasana Zapach Duszy, i to jest u mnie na kanale. Ale dostaniecie narzędzie, właśnie jak pracować z wątpliwościami, jak pracować z tymi niejasnościami. I jak wytrwać w tym, żeby być prawdziwym sobą i wybierać w swoich wyborach wolność. To będzie na enklawie. No to pięknie. Wobec tego przeszliśmy ten materiał. Jestem ci wdzięczny, że zechciałaś ze mną znowu wystąpić. No i cóż, to widzimy się wobec tego.
4 i 5, właśnie u Ciebie będzie to 4, jak będziesz miała swój wykład i pewnie po wykładzie, Ty jeszcze zostaniesz później. Tak, jeszcze chwilkę zostanę. W niedzielę już nie, bo ja za chwilę znowu lecę do Egiptu z grupą. 8 mamy listopada kolejny wylot. A jakbyście chcieli, bo tu już mamy grupę zamkniętą, to kolejny jest planowany na luty. Zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną. Natomiast w sobotę jak najbardziej będę. Zygi, ja Tobie bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak jak powiedziałam, ja Ciebie z Kasią uwielbiam. Jesteście tak kochaną, cudowną parą, która raz, że robi niesamowicie dobrą robotę na tej ziemi, na tej planecie, a dwa, słuchajcie, to są tak kochani, cudowni ludzie, to oni nie są tylko tacy przed kamerą, że są słodcy, oni tym żyją. To są ludzie, którzy żyją taką prawdą i ja po prostu jak widzę ich, widzę ten zespół malutki, dwójkę, która działa i co oni osiągają, to aż mi się po prostu serce w klatce piersiowej cieszy i otwiera i ja po prostu ja was uwielbiam, kochani ludzie, więc bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogłam z Tobą coś nagrać i zapraszamy Was, kochani, 4 i 5 listopada Łysakowa do Łysakowa pod Warszawą. nad Warszawą, Nad Warszawą, okej, nad Warszawą. jeżeli patrzeć na mapę, to jest nad Warszawą jest Ciechanów, a to jeszcze jest kawałek nad Ciechanowem, to jest Łysakowo, gmina Grudów. I tam właśnie będziemy mieli tą enklawę. Wszystkich zachęcamy do brania udziału, bo mamy ten rajgen wykładowców. Naprawdę uważam, że to jest bardzo mocna enklawa, to spotkanie właśnie wybrane przed tym rozjechaniem się tych dwóch spiral, i wtedy już będziemy podążać indywidualną ścieżką. To się będzie coraz bardziej nasilało. Więc ten punkt taki kulminacyjny jest tuż przed nami. To jest wydarzenie astronom, no, to jest wpisane w te cykle galaktyczne. Tak. To jest po prostu technika budowy kosmosu i na bazie tego będzie właśnie teraz coraz bardziej nasilał się ten rozwój indywidualny. To jest właśnie takie rozpoczęcie. Chciałem o tym z Wami porozmawiać, dlatego właśnie ta data. Ściskam I Cię. linki wszystkie, jak chcecie się zapisać, to Zygi umieści pod tym Tak. filmikiem. Więc tam sprawdzajcie maila, link, kontaktujcie się, odzywajcie i chodźcie z nami na enklawę. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, Wszystkiego moje siostro. dobrego. Pięknie Do dziękuję jeszcze niebawem. raz za zaproszenie. Przytulam Was, kochani wszystkich, a Ciebie, Zygi i Kasienkę szczególnie. Bardzo się cieszę, że taka cudowna para działa i czyni ten świat lepszym i wolnym przede wszystkim. Wdzięczności. Niedługo się widzimy. Do Cześć. zobaczenia. Cześć.